Blusz pospolity. Tutaj widzimy dwa rodzaje liści, ten, który kojarzymy, oraz takie bardziej romboidalne, które występują u starszych osobników kwitnących. Blusz zakwita po około 20-30 latach, dlatego początkowo widzimy tylko te charakterystyczne trzyklapowe liście. Blusz zawiera przede wszystkim saponiny terpenowe, na przykład heterosaponina A i C, które mają działanie wykrztuśne poprzez drażnienie żołądka i wywołanie odruchu wykrztuśnego. Są również niebezpieczne dla czerwonych krwinek, ponieważ powodują hemolizę tych krwinek. Rozkład krwinek czerwonych następuje przez wiązanie cholesterolu w ścianach komórkowych i mogą doprowadzić nawet do anemii. Dodatkowo działaniami niepożądanymi są wymioty, nudności oraz ogólne podrażnienia żołądka i przewodu pokarmowego. Tych saponin w bluszczu jest około 5%, ale ze względu na działanie niepożądane i zbyt mocne działanie np. na śluzówkę żołądka poleca się dawkę jedynie 0,3 g dla liścia.